Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was nad Jezioro Mucharskie, które znajduje się w województwie małopolskim. Zapraszam na film. To zaporowy zbiornik retencyjny na rzece Skawa. Zlokalizowany jest na granicy powiatów wadowickiego i suskiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminy Muchasz, Stryszów i Zembrzyce. Zalew znajduje się w miejscowości Świnna Poręba. Zapora ta jest jedną z najdłużej prowadzonych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Już w latach 50. XX wieku powstał pierwszy projekt zagospodarowania terenu. Jej budowę rozpoczęto w 1986 roku, jednak z powodu kłopotów finansowych związanych z przemianami gospodarczymi po 1989 roku prace się opóźniły. Harmonogram przyjęty przez Sejm w 2005 roku również nie był realizowany. W związku z kryzysem finansowym budowę zbiornika wstrzymano w 2009 roku. W 2010 rząd podjął decyzję o zakończeniu tej inwestycji do roku 2015. 10 października 2015 roku oficjalnie otwarto wybudowaną zaporę. Inwestycja jednak pozostawała niedokończona i nie było możliwe zalewanie zbiornika. Konieczne było umocnienie osuwisk, wybudowanie nowych dróg omijających zalewany teren, rozebranie mostu położonego na tym terenie i wysiedlenie ostatniej rodziny zamieszkałej na obszarze przyszłego zalewu. Jezioro Mucharskie ma pojemność 161 milionów metrów sześciennych i maksymalną powierzchnię 1035 hektarów. Wysokość zapory wynosi 54 metry, a jej długość to 604 metry. Ten sztuczny zbiornik wodny spełnia funkcje przeciwpowodziowe i retencyjne dla m.in. Wadowic i Krakowa, a zarazem jest to rezerwuar wody do celów komunalnych i przemysłowych w województwie śląskim. Główne funkcje zbiornika to ochrona przeciwpowodziowa Doliny Rzeki Skawy poniżej zapory, m.in. Wadowic i Doliny Rzeki Wisły, m.in. Krakowa. Po drugie, ochrona przed skutkami suszy. Po trzecie, wprowadzenie elementów wzbogacającego krajobraz i ekosystem na terenach otaczających zbiornik. Po czwarte, produkcja energii elektrycznej w ilości prawie 15 GW rocznie. Po kolejne, stworzenie warunków rozwoju turystyki i rekreacji na terenach przyległych do zbiornika z zapewnieniem powszechnego dostępu do jeziora. I ostatnie, wykorzystywanie wody ze zbiornika do celów komunalnych i przemysłowych na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Jezioro jest kolejną atrakcją województwa małopolskiego. Znajdują się tutaj również plaże, jak na przykład plaża Mucharska. Jest tu również przystań Leniówka, które są to miejscami wypoczynku posiadającymi licencję organizatora polskich akwenów wodnych. Można tu na przykład pływać, nurkować, żeglować, czy też wędkować. Można też po prostu leżeć na piasku i opalać się. Niektóre plaże nad jeziorem posiadają również infrastrukturę turystyczną, takie jak toalety, prysznice, wypożyczalnie sprzętu wodnego czy też kawiarnie. Na Jeziorze Mucharskim utworzono dwie sztuczne wyspy, by chronić ptaki, które zakładają tu gniazda i wychowują młode, więc nie wolno się tu zapuszczać turystom. Aczkolwiek zakaz nie jest respektowany przez ludzi. Z ptaków wodnych można tu wymienić niektóre gatunki kaczek, czapli czy też gęsi, jak również kormorany.